W poprzednim filmiku coś poszło bardzo nie tak. Mijają mniej więcej 3 lata, od kiedy podjęłam świadomą decyzję, która polegała na eliminacji produktów odzwierzęcych z mojej diety. Przejście na dietę roślinną, świadoma decyzja o tym, faktycznie zbiegła się z początkiem wiosny. Pamiętam doskonale, bo wtedy jak podjęłam tę decyzję, myślałam sobie, że w sumie fajny termin na obchodzenie święta weganizmu, że wiosna, wszystko budzi się do życia, jednak największy problem polega na tym, że pomyliłam się aż o cały rok, za co bardzo przepraszam i mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Bo to jest aż cały rok, no bardzo dużo dni, aż 365, więc ustalmy, że alternatywna rzeczywistość w mojej głowie wyglądała następująco. Najwidoczniej rozerwanie kontinuum czasu wykreowało nową, alternatywną sekwencję zdarzeń. A po ludzku? Narysuję ci. To jest linia czasu. Przeszłość, teraźniejszość oraz rok, w którym przeszłam na dietę roślinną. W tym punkcie linia czasu zakrzywiła się, tworząc alternatywną rzeczywistość, której rok dłużej byłam na diecie roślinnej. Alternatywną dla mnie, rzeczywistą dla Was. Poznajesz? Gdybym tę książkę kupiła tutaj, być może alternatywna linia czasu stałaby się rzeczywistością. Wszystko, co powiedziałam w tamtym filmiku, oczywiście oprócz czasu, jest prawdą. Myślę, że pomyliłam się, bo wydaje mi się, że jest to dla mnie tak naturalne i robię to od zawsze, że kurczę, wydaje mi się, że jeżeli w ciągu 2 lat tak zmieniło się moje życie, co będzie na kolejny rok, co będzie na kolejne 3, 4, 5 lat, no po prostu nie mogę się doczekać. Jeszcze raz przepraszam i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeszcze małe ogłoszenie dla osób, które oglądają mnie już w sumie pewnie od dłuższego czasu i dotrwali do tej części filmiku. Zakładając ten kanał, idealistycznie myślałam, że nigdy nie będę kasować żadnego komentarza ani nikogo nie zbanuję. Przecież każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, swoją opinię. Jednak nie sądziłam, że ludzie mogą komentować coś w tak mało cywilizowany sposób jak ten. I jeżeli zobaczę tego pokroju komentarz, to po prostu będzie on kasowany, a autor tego komentarza dostanie shadowbana bez ostrzeżenia, bo mój kanał to nie śmietnik. Nie chcę, żeby ktoś wchodząc na mój filmik musiał czytać takie rzeczy, bo są dosyć niesmaczne, nie są krytyką, nie są nawet konstruktywną krytyką, nie są sugestią, nie są uwagą, nie są wyrażeniem własnego zdania, tylko są po prostu wylaniem jadu. A ja nie chciałabym czegoś takiego pokazywać na moim kanale. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że kasuję tego pokroju rzeczy. I jeszcze raz bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tę pomyłkę, bo naprawdę nie była ona celowa. Jest mi z tym strasznie głupio i strasznie źle, dlatego bardzo szybko chciałam nagrać i wypuścić ten filmik, więc mam nadzieję, że do następnego filmiku. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Pa!